Cześć, witam Cię na moim kanale. W dzisiejszym materiale chcę Ci przedstawić prosty, szybki sposób na stworzenie swojego rodzaju puzzli, czyli takiego activity book, który możesz stworzyć i wgrać na Amazon KDP. Postanowiłem nagrać ten materiał, ponieważ zauważyłem, że produkty, które tworzyłem przed Halloween, które były właśnie jako word search, zaczęły się teraz dodatkowo sprzedawać. Oczywiście przed Halloween się sprzedawały, a stworzyłem je w bardzo krótkim okresie przed samym Halloween i zaczęły się sprzedawać. Tak teraz sprzedają mi się, może nie dużo, ale jedna, dwie, trzy sztuki dziennie produktu stricte pod Halloween, co jest właśnie, to jest najbardziej takie ciekawe, że można stworzyć produkt pod święto, który będzie się sprzedawał nie tylko przed świętami, przed danym świętem, a również po i w trakcie całego roku. I to pokazuje, że warto tworzyć produkty pod święta, ponieważ no, święta są co rok, więc bez problemu można zostawiać te produkty i te produkty później co roku się sprzedają. Jeśli są dobre produkty, no to tym bardziej można na tym zarobić rok w rok i już wtedy nie musimy nic dodawać, nic zmieniać, tylko po prostu te produkty sobie tam leżą na Amazonie i jeśli ktoś je kupuje, no to wtedy Amazon to drukuje i wysyła, a Ty otrzymujesz oczywiście royalty, czyli wynagrodzenie za swoją pracę. Tak więc zapraszam do szybkiej lekcji, jak stworzyć taki produkt i go wgrać na KDP. Jesteśmy tutaj już na stronie Puzzle Book Mastery i tutaj możesz znaleźć wszelkie informacje dotyczące właśnie tego programu. Dzięki temu programowi masz możliwość stworzyć właśnie tego typu puzzle, Sudoku, Word Search i kilka innych. Tutaj możesz sobie wszystko dokładnie zobaczyć. Strona, tak jak widzisz, no jest bardzo prosta, przedstawiona w bardzo prosty sposób, ale już nawet nie o to chodzi, jak to wygląda, a co oferuje. I tutaj już po wykupieniu, po zalogowaniu się na tą stronę mamy bardzo prosty design. Wiele osób korzysta właśnie z tego typu designu, w którym udostępnia swoje programy, dzięki którym można właśnie tworzyć Word Search, Word Matches, Word Scrambles, Cryptograms, Number Searches i Sudoku. Tak więc no, nawet jak w przypadku Sudoku można sobie tutaj szybciutko wybrać poziom i utworzyć takie Sudoku w ciągu kilku sekund. I jeśli zdecydujesz się tutaj na zakup tego Puzzle Book Mastery, to masz pełny trening, tutaj masz wszystkie typy podane. Tak naprawdę jest bardzo dużo tutaj informacji. Ja dodatkowo oczywiście mogę Ci pomóc, tam napisz w komentarzu, jeśli masz jakieś pytania dotyczące tutaj tego Puzzle Book Mastery. I tak jak w dzisiejszym materiale chcę Ci przedstawić, jak stworzyć Word Searches, czyli ten pierwszy. Ja mam 100 dostępnych, ponieważ już wiele utworzyłem produktów. I co jest najśmieszniejsze, obecnie zaczęły mi się sprzedawać znowu produkty Word Searches, ale pod Halloween, co mnie właśnie zdziwiło. No i tak codziennie mam 1-2 produkty pod Halloween sprzedawane właśnie z Word Searches, więc to już daje taki pogląd, że tak naprawdę można na tym fajnie zarobić. A ja sam te Word Searches nie tworzyłem w jakiś ciekawy sposób, tylko po prostu tworzyłem to i wrzucałem, tworzyłem jakąś tam okładkę fajną i to wszystko. A jeśli na przykład stworzysz tutaj Word Searches i dodasz jakieś fajne grafiki na tym, no to możesz już bardziej zainteresować klienta. I aby stworzyć takie Word Searches, to musisz tutaj kliknąć sobie Upload, wybrać tutaj Word Searches i tu możesz dodać do 10 plików. I czy to wkleić, czy tutaj wybrać. Ja mam akurat naszykowane i na przykład przeciągnę sobie plik z Halloween i jak widzisz, tutaj już się wysłał i pokażę Ci, jak wygląda ten plik. To jest po prostu plik w notatniku nazwany Halloween 1, tak sobie nazwałem i tutaj mam na górze Halloween 1 jako tytuł nad Word Searches i tutaj na dole podajesz właśnie słowa, bodajże jest 22, tutaj gdzieś jest opisane, ile maksimum wchodzi, ja chyba 22 albo 23 dodawałem słowa i jedno pod drugim po prostu tworzysz i tak jak teraz wysłałem, właśnie pokażę Ci, jak to wygląda. Klikam tu continue, żeby to wysłać, już mam 101 dostępnych. Przejdę sobie w advanced i tutaj myślę, że znajdę gdzieś i tutaj sobie pozaznaczam, tutaj mam dwie dodane, nie wiem, raczej muszę dodać więcej. Dodam jakieś tutaj kilka innych. I jak widzisz, pierwsze to właśnie Halloween, nazwane przeze mnie Halloween 1. Można tutaj nazwać to zupełnie inaczej. Tu na dole masz pokazane słowa, które trzeba znaleźć. I tak jak widzisz, no one są randomowo gdzieś tutaj porozrzucane. I w ten sposób właśnie się znajduje, zakreśla w produkcie, w paperbacku.
w produkcie gotowym do wydruku. I tu są pozostałe jakieś inne o Halloween właśnie. I na samym dole masz przedstawione takie odpowiedzi, podpowiedzi, gdzie się znajdują te słowa. I jak już masz sporo tych plików, to tutaj możesz bez problemu sobie na przykład wybrać, ile chcesz tych word searches. Możesz na przykład wybrać 80 i zaznaczasz tu 80 i klikasz tylko Make Puzzles. Możesz tutaj dodać header, czyli nagłówek, include title page, czyli tytuł strony jeszcze, i klikamy na przykład Make Puzzles. I tutaj już wiesz, na pierwszej stronie jest przedstawione taka linijka, tutaj też można sobie właśnie coś zostawić po prostu dla klienta i każde z tych puzzli jest tu przedstawione, z tych word searches i tutaj podpowiedzi, i w ten sposób możesz już to pobrać na swój komputer i wysłać na KDP jako manuskrypt, ale również możesz to pobrać i trochę zmodyfikować. Tutaj już troszkę będzie problem, ponieważ to jest w PDF-ie, ale jeśli masz czas, możesz tutaj to wycinać fajnie, wstawiać na przykład do kanwy jako obrazek, troszkę zmniejszyć i na przykład dodać jakąś grafikę, czy tutaj coś wkleić fajnego, ciekawego, jakieś tutaj małe grafiki czarno-białe. To na pewno doda takiego smaku do tego produktu i będzie to po prostu ciekawsze. Ja też jak robiłem takie właśnie produkty jakiś czas temu, no to tworzyłem też activity books, że na przykład tutaj jedno sobie tworzyłem, robiłem, wycinałem specjalnym programem tutaj tą stronę akurat i wklejałem do kanwy, i drugą na przykład robiłem kolorowankę, trzecią robiłem sudoku, bo tak jak widzisz tutaj możesz też pobrać sudoku, tu wybiorę na przykład 20, level sobie ustawię easy, make puzzles, no tutaj tam pierwszą stronę mi cały czas wyskakuje i mam proste to. To również mogę sobie wyciąć wycinarką tą z Windowsa i wkleić do kanwy jako obrazek, zmniejszyć, powiększyć, i w ten sposób naprawdę można zrobić bardzo ciekawe activity books. Jeśli jeszcze się doda właśnie kolorowankę do tego, no to tym bardziej produkt staje się bardzo atrakcyjny, bo możesz na przykład wpisać, że to jest activity book i zawiera kolorowankę, sudoku, word searches, word matches i wiele, wiele innych tak naprawdę, bo jest pełno tych gierek. I jak widzisz, jest to bardzo proste tutaj. Ten program wcale dużo nie kosztuje, ponieważ kosztuje $27 i to jest jednorazowa opłata. Dodatkowo masz 30 dni na zwrot, jeśli na przykład produkt Ci się nie spodoba, to też nie ma z tym właśnie problemu. Ja to już dawno temu wykupiłem, używałem, obecnie na razie nie używam, ale sporo tych produktów utworzyłem i tak jak teraz no zauważyłem, że po prostu te produkty się sprzedają, no to też myślę, postaram się przynajmniej znaleźć odrobinę czasu, żeby coś tam stworzyć, ponieważ no na razie no bardzo ciężko u mnie z czasem, jeśli chodzi o tworzenie na KDP. Ponieważ no jednak skupiam się bardzo mocno no właśnie na kursantach, żeby na tej pomocy, bo codziennie dostaję naprawdę dziesiątki maili i no po prostu odpowiadam, pomagam, i dodatkowo oczywiście trzeba żyć, trzeba się zajmować też innymi rzeczami, więc naprawdę ciężko znaleźć czas. Wiele osób też do mnie pisało, że ciężko im znaleźć czas na KDP, jednak oczywiście da się, i najbardziej motywujące są właśnie takie momenty, w których widzisz tą sprzedaż, widzisz produkt, który się utworzył na przykład pół roku temu albo nawet rok temu i on zaczyna się teraz sprzedawać codziennie po kilka sztuk. Ja z reguły wystawiam te produkty raczej droższe i na przykład no fajnie dostać fajnie zobaczyć sobie na KDP, że na przykład wpłynęło $1.80 albo $2 za sztukę, już nie mówiąc o produktach paperbackach e-booków, no bo tam już wychodzi no, $3, $4, $5 nawet na czysto royalty. Tak jak widziałeś w tym materiale, takie produkty jest bardzo łatwo stworzyć i trwa to zaledwie kilka minut. Oczywiście zebranie tych wszystkich słów trwa znacznie więcej, bo w zależności od tego, gdzie je wyszukujesz, czy masz gdzieś podane na tacy, że możesz je skopiować i wkleić, a jeśli nie, no to kopiujesz i sam tworzysz, ale w pełni unikalnie tworzysz swoje produkty w ten sposób. Dodatkowo tworzysz tą okładkę cover i możesz bez problemu wgrać to na Amazon KDP i dzięki temu zarabiać. Jeśli podobają Ci się materiały, to proszę Cię o zostawienie łapki w górę, napisz jakiś komentarz, może masz jakieś pytanie odnośnie KDP, Merch by Amazon lub jakiegokolwiek innego serwisu, który publikuje, który działa na zasadzie print on demand, ponieważ coraz bardziej chcę przedstawiać ten właśnie temat mojej publice tutaj na kanale, bo wiem, że wiele osób właśnie chce takiej wiedzy, chce sobie poszerzać, żeby nie tylko mieć na swoje produkty na KDP, ale też na Ingram Spark, na Merch by Amazon, na wielu innych serwisach. Więc
łapka w górę, komentarz i oczywiście subskrybuj mój kanał, aby dostawać więcej tego kontentu. Dzięki za obejrzenie, pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!